bardzo ściśle związanego z tym, co powiedziałem przed chwilą. Jest to poznanie. Poznanie Boga. Bo prawdę musisz poznawać. Prawda niepoznawalna to prawda dla ciebie nieodkryta. Przeczytam wam dwa fragmenty z Pisma. Jeden ze Starego Testamentu, druga Mojżeszowa, Księga Wyjścia, 33 rozdział, przepraszam. Od wersetu 13 do 14. Mojżesz modli się tak, to też jeśli znalazłem łaskę w oczach Twoich, daj mi poznać zamysły Twoje, abym Cię poznał i wiedział, że znalazłem łaskę w oczach Twoich. Zważ też, że Twoim ludem jest ten naród. Odpowiedział Pan, oblicze moje pójdzie i zaznasz spokoju ode mnie. Wolą Boga jest to, abyśmy znali Jego zamysły. Abyśmy znali Jego myśli, Jego emocje i wiedzieli, od czego On chce. Bóg nie jest tajemniczy, to jest herezja. Bóg się nie ukrywa, to jest herezja. Rozumiecie? Bóg jest jawny, ujawniony. To jest nieprawda, że Bóg chce ukryć przed Tobą swoje myśli, swoje emocje, swoje decyzje, swoje plany, cele i dążenia. To jest nieprawda. Bóg chce, żebyś znał Jego zamysły. Wersety, które się często cytuje, że myśli nasze to nie myśli Pana, a Pańskie myśli to nie myśli nasze. Tak naprawdę idzie za nimi taka przestrzeń mówiąca: nie szukaj za bardzo, bo i tak do końca nie poznasz. Bóg jest suwerenny, robi co chce, ty to ty, a Pan to Pan. Ciesz się z łaski. Tak mi mówili w Kościele Zielonoświątkowym. Jak ja trudno miałem z tego wyjść. Jak mi ciężko było wyjść z tego, że Bóg taki nie jest. Jak mi ciężko było wyjść z tego, że Bóg chce, abym znał Jego myśli. Bóg chce, ponieważ we mnie zamieszkał i chce się dzielić ze mną swoimi planami, swoimi celami, swoimi dążeniami. Jak mi ciężko było wyjść z tego, że Bóg nie jest taki suwerenny do końca. To jest nieprawda w ogóle. Że On jest związany przecież moją wolą. Po prostu nie może zrobić niczego, jeśli ja nie zdecyduję. W ogóle nie może mnie przestać kochać. Nigdy. W ogóle nie może wpuścić do nieba kogoś, kto jest nienarodzony z Bożego Ducha. Zobacz, to trzy rzeczy w ogóle, co Bóg nie może zrobić. Nie może się zaprzeć swojego słowa. W ogóle szok. To nie jest taki suweren. To jest w ogóle nieprawda. I nieprawdą jest też to, że On ma coś do ukrycia przed nami. I cytuje się wersety ludziom, co jest ukryte należy do Pana, co nieukryte należy do Was. Ja mówię, są rzeczy, po które człowiek nigdy nie sięgnie, nie powinien sięgać, bo są one mu niepotrzebne do życia. Rozumiecie? No to można zastosować do tego, że rzeczy ukryte należą do Pana, bo nam są niepotrzebne. Jak coś jest niepotrzebne, to po co się jedzieć? Do tego zaświecisz głowę. Ale Bóg chce, abyś znał Jego cele, plany i dążenia. On chce, żebyś był uczestnikiem Jego myśli. On tego pragnie. Jemu na tym zależy. To, że my nie mamy do tego dostępu, to nie jest Jego sprawka, tylko nasza. To nasze problemy, nasze nieumiłowanie prawdy właśnie i nasze nieszukanie Go doprowadza do tego, że my nie wiemy, co ten Bóg myśli. I biegniemy na przykład do proroka, prorok mi powie, co myśli Bóg. Rozumiesz? I bezkrytycznie przyjmujemy wszystko, co prorok powie. Tak? W ogóle to jest nieprawda, nie tak działa. Jesteś dzieckiem Bożym, narodzonym z Bożego Ducha człowiekiem. I masz pełne prawo, podkreślam słowo prawo. Prawo. Masz pełne prawo, aby znać Boże myśli, mieć dostęp do Jego planów, celów i dążeń. Do wszystkiego, co dotyczy Twojego życia. Rozumiesz? A jeżeli wchodzisz potem w służbę, tak? To również masz prawo dostępu do rzeczy, które dotyczą życia innych ludzi, którym usługujesz.
Bo ja dzisiaj jako pastor na przykład mam dostęp do życia innych ludzi. I mam jasne na przykład rzeczy, które się dzieją w ich życiu, to na przykład ja wiem je wcześniej, że one się wydarzą w ogóle na przykład. I tyle. Rozumiesz? Wcześniej, kiedy nie było tych ludzi w moim życiu, kiedy nie byłem pasterzem dla nich, to tych rzeczy nie miałem. A teraz mam, bo oni się pojawili w moim życiu. W ten sposób funkcjonują dary, tak? Słowo wiedzy, słowo mądrości, dar rozróżnienia w duchu, wiele innych rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi o moje życie, to mam pełne prawo do tego, aby znać Boże plany, cele i dążenia, i u Ciebie jest to samo. I to nie jest tak, że my się dopytujemy Boga: Panie, jaka jest Twoja wola? Panie, jaka wola Twoja? Ludzie, posłuchajcie mnie teraz. Jak będę uczył na temat modlitwy, to powiem Wam o różnych elementach, że sprawa jest związana z modlitwami. Jest jedna modlitwa, co się nazywa modlitwą poddania. To jest bardzo rzadka modlitwa. Czasami się zdarza. Pojawia się czasami. U Jezusa ta modlitwa pojawiła się raz. A raz Jezus Chrystus pomodlił się modlitwą poddania przez wszystkie w ogóle Jego lata życia. I to była modlitwa w ogrodzie Getsemane. I powiedział: niech będzie wola Twoja, a nie moja. Tak? I to też nie oznaczało, że on nie znał woli Ojca, tylko ta modlitwa oznaczała, że walka, bój, który toczył w swojej duszy, są dla niego mega przytłaczające i on musiał użyć wyznania pewnego, rozumiecie? Bo to było wyznanie, to była broń. To była broń w tym momencie, tak? A więc to nie jest tak, że ty masz prosić: Panie, objaw mi wolę swoją, albo na przykład mówić: ja nie mam objawienia od Pana. Dlaczego nie masz objawienia? Dlaczego nie masz objawienia? Skoro możesz mieć objawienie. Bo to nie jest prawda, że Bóg nie daje komuś objawienia. Bo objawień się nie daje. Słyszeliście o tym kiedyś, że Bóg nie daje objawień? Tylko się bierze objawienia. Tak jak chwały Bożej, rozumiecie, nie ściągamy z nieba, tylko podnosimy ją z ziemi teraz. Bo to jest inna koniunkcja duchowa. Chwała Boża nie zstępuje z nieba, tylko jest podnoszona przez wierzących. To nie jest stare przymierze, przyjaciele. My nie żyjemy w starym przymierzu. My żyjemy w nowym przymierzu. Dzisiaj się bierze od Boga, bo one, te rzeczy są jasne dla nas. Pierwszy list Jana. Bóg mówi wyraźnie, dokładnie Duch mówi wyraźnie. To słowo wyraźnie to jest jasno, klarownie, bez żadnych problemów w odbiorze. Rozumiecie? Stąd się śmieje z szeroko różnych proroków, które są. I są niejasne. To mnie już nie prorokują. Na początku mojej służby to mnie prorokowało dużo ludzi w tym kraju. Potem przestali. Oni prorokowali do mnie i mówili coś do mnie i mówią: ja mówię, ale o co chodzi? Bo to jest zawsze takie trudne dla proroka, jak do niego przyszedł, ale o co chodzi tobie? Powiedz mi, o co ci chodzi? Powiedziałeś mi coś, ale co to jest? I tak ja słyszałem tak lepiej: no ja nie wiem, Pan wie. I ty też będziesz wiedział. Ja mówię, że jesteś chory na głowę. Mówię, ostatni raz w ogóle się odzywasz do mnie. Ostatni raz. Ty w ogóle zrobisz sobie wariata, przychodzisz do mnie i mówisz do, kiedyś do mnie jeden przed słowo honoru i mówi do mnie: Arturze. Jak to do mnie ktoś mówi: Arturze, to wiem, że jest trudno. Mówię: Arturze, ciemne chmury nad tobą. Trzymaj się prostej nauki Chrystusowej. Ja mówię: ty jesteś normalny, chłopcze, mówię, proszę cię. Nie mówię: prorok nie lekceważ. Ja mówię: weź, mówię, idź. To swoje roboty. Znasz swój fach? Ja znam swój. Koniec. Ja znam swój fach. W ogóle, dlaczego ja znam swój? Bo ja mam dostęp do myśli Boga. Ja w ogóle wiem, co o Bogu myśli. W ogóle ja wiem, co Bóg o tym myśli. Ja wiem, co on czuje do mnie. Rozumiecie? Mnie nikt nie przyjdzie i nie powie proroctwa jakiegoś. Na ten temat. Bo ja znam myśli Boga. W stosunku do mojej osoby. Są one dla mnie jasne. Jak znam myśli mojej żony o mnie. Rozumiecie, ja nie patrzę na moją żonę i nie wiem, co tam mi naznaczy. To jest małżeństwo, mistrzostwo świata. Jak to, co tam się na nie patrzysz? Bo ma oczy. W ogóle sorry. A ta mina? Jak, co ta mina znaczy w ogóle? Nic nie znaczy ta mina. No jaka mina to jest? No mina? No naprawdę zapytałaś mnie, co to mina znaczy? No mina? Jaka mina?
W ogóle słyszałaś, że żyje w prawdzie? Słyszałaś, że w prawdzie żyje? Jaka mina? Co moja mina ma do rzeczy w ogóle? Tak ja ją skurcz nie złapał na ciebie na przykład, a ty odczytujesz coś, co ty wiesz, że ten czarownik, że ja miny mam? No czarownicy mają miny człowieku i oddychają głęboko na ciebie. Dzisiaj śpisz taka lata, taka lata dzisiaj śpisz, jak głowa boli. W ogóle sobie. To są czary i manipulacja wszystko. Człowiek prawdy to człowiek prosty. W środku jest taki jak na zewnątrz. I teraz pamiętajcie, poznanie Boga jest czymś, co należy do nas. Bóg, on jest otwarty na wszelką formę poznania. Drugi fragment. List do Rzymian 1:21. Nie, 1:21. List do Rzymian 1:21. Jest napisane tak. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz zniknęli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Przyjaciele, poznanie Boga, te greckie słowo, które tutaj jest użyte, to jest ginosko, jak wiecie, i to słowo oznacza bardzo bliskie, najbliższe, także bliżej nie można, skontaktowanie się z drugą osobą. Te same słowo jest używane do opisu stosunku seksualnego między mężem a żoną. Rozumiecie? Ginosko. Poszli razem do łóżka i ginosko mieli tam. Rozumiecie? To jest ginosko. I to jest to słowo, poznanie Boga. W hebrajskim jest słowo podobne Adam poznał Ewę. Ja przez lata, jak na początku czytałem, wiesz, pisał jeden z nich, poznał Ewę? Jak ją poznał? W ogóle dopiero potem, jak sobie badać sprawę, to jest zrozumiałe, o co im chodzi. Bo naprawdę ja wiem, o co chodzi. I te poznanie Boga jest ściśle związane z czym? Z uwielbieniem Go jako Boga. A więc co to znaczy uwielbienie Boga? Uwielbienie Boga to nie jest to, co tu się tylko robi na nabożeństwie, jak się nazywa uwielbienie, tylko uwielbienie Boga to jest postawienie osoby Boga w miejscu najwyższej, szczytowej adoracji w swoim życiu. A więc, żeby poznawać Boga, to po pierwsze musimy Go w swoim życiu postawić w miejscu ostatecznej prawdy. Zobaczcie, to są rzeczy, które sobą silnie korespondują. Czyli my Jezusa, wszystko, co jest z Nim związane, stawiamy w miejscu absolutnej prawdy. Nie prawdy relatywnej. My nie, pozwólcie, relatywizm jest prosto z piekła. To jest, nie wolno nam w ogóle nawet kawałkiem siebie w ogóle być ludźmi, którzy podchodzą relatywnie do prawdy. Prawda jest nadrzędnym prawem. Jest prawo prawdy. Rozumiecie to? Jak się narodziłeś z Bożego Ducha, to ty wyszedłeś spod prawa uczynków i wszedłeś pod prawo prawdy. I to prawo prawdy wisi nad tobą jak betonowa skała. Tego nie można przebić, przesunąć, nic z tym zrobić. Nic. Nic. Nic nie można z tym zrobić. Wiecie, Jedną z rzeczy, która nigdy mi się nie zdarzyła w żadnym kościele, który założyliśmy, czy działaliśmy, to było to, żeby ktoś mnie zmanipulował. Ja kiedyś z moją żoną siedziałem i mówiłem, mnie nie można zmanipulować. Ja naprawdę to mówię z pełną odpowiedzialnością. Dlaczego? Bo wiem, jaki potencjał prawdy jest we mnie złożony. Mnie mnóstwo ludzi mogło zmanipulować. Chyba się w ogóle nakłonić mnie do różnych, że ja siedzę, ja mówię, ty, ale to nie jest prawda. Ale tak czuję, ty nie wiesz, co się ze mną dzieje. Mówię, ale mnie nie obchodzi, co się z tobą dzieje. Bo to nie jest prawda, co przeżywasz. Odrobinę empatii. Empatii? A co to jest empatia? W twoim przekonaniu, czym jest empatia? Mówię, wskaż mi na jakieś zachowanie empatyczne u Jezusa Chrystusa.
jedno empatyczne zachowanie. Jedno. Chciałbym zobaczyć. Wedle standardu definicji empatii. Nie było empatycznych zachowań, które wynikały z kłamstwa. Niestety, empatia też jest oparta na prawdzie. Tylko nie o takiej empatii mówię. Empatia mówi, współczuj mi. Ja mówię, ja olewam to, co odczuwasz. Równutko. W ogóle cię nie współczuję. Dlaczego? Bo ty nie chcesz z tego wyjść. Rozumiesz? Nie chcesz z tego wyjść. To jest twoja sprawa. Nie chcesz? Nie wychodź. Kiedyś na jednej naszej usłudze poprosiłem ludzi o wyjście do przodu na modlitwie. Wjechał facet na wózku inwalidzkim. I pytam go, o co chcesz się modlić? A on mówi do mnie, chciałbym, żebyś położył na mnie ręce, żebym tak wzrósł, wpadł. W ogóle i tak nie zaczął do mnie mówić frazesy głodne. Ja i nic się nie odezwałem, a potem taki mój kolega, a on mnie wyrobił nerwowo. Podszedł do niego, mógł usłyszał, to mówi, czego ty chcesz? Wzrostu jakiegoś w ogóle, o czym ty mówisz? Przecież na wózku jeździsz ty. W ogóle jeździsz na wózku. Nie chcesz stać z wózka? Wyjechałeś na wózku tutaj. Mówię, może chcesz wstać z wózka? Słuchajcie, ten facet się nie odezwał i odjechał na tym wózku. Ja nie współczuję takich ludziom. Bo to jest człowiek, który pluje na krzyż. I nie chce się do tego przyznać. On nie chce powiedzieć prostej rzeczy. Artur, chcę mieć z tobą kontakt, bo nie wierzę w uzdrowienie. To byłaby prasa. Ja bym powiedział, dobra, masz to mi numer telefonu. Będziemy dzwonić do siebie. Zbuduję swoją wiarę i wstaniesz z tego pieprzonego wózka. Nie będziesz na tym jeździł. Rozumiesz? Ale on wyszedł, wyjechał, pełen dychy. On chce wzrodu, w ogóle jakimś liderem był tam czegoś. Jakieś tam młodzieżówki czy czegoś. Rozumiecie? W tym kościele. To był człowiek pełen kłamstw. Rozumiecie? Chcę wam pokazać, to są brutalne rzeczy. Ja się pytam, gdzie system empatii tego świata obecnie? Jaka empatia? Jak żona Johna Austina, tak? Jednego też z takich moich duchowych mentorów, dostała raka, tak? I oni się pomodlili o nią, tak? To od tego dnia, kiedy na nią położyli ręce, od tego dnia ją traktowali jako zdrową. A u niej fizyczne symptomy się pogarszały z tygodnia na tydzień. Były coraz silniejsze. Chodziła słaba. Kiedyś takie miała, taką skrzynkę miała no, z czymś wnieść na piętro i to Joela, syna swego, powiedziała, Funia, pomóż mi wnieść tą skrzynkę. A on powiedział, mamo, czy ty jesteś poważna? Ja mam tyle roboty, mówię, że jesteś zdrowa sama ze mną. Ona książkę mi napisała potem. Rozumiecie, byłam chora na raka. Cała rodzina jej pomogła. I ona napisała, pomogli mi w tym, że nikt się na pewno nie zlitował. Wszyscy wierzyli. Trwali w wierze. I rak zniknął. Jaka empatia? Gdyby oni zastosowali empatię do jej życia, to ona by wylądowała w grobie. W grobie. Rozumiecie, o czym ja mówię? To jest sprawa życia i śmierci, w ogóle wszystko. Poznanie Boga to jest umieszczenie Boga. A Boga jedynie, jakiego znamy, to jest Jezus Chrystus. W ogóle wiecie, że my innego Boga nie znamy. To nie ma dla nas innego przejawu Boga. Boga nikt nigdy nie widział. Rozumiecie? My wiemy, że jest głębiej i dalej, tak? A tylko Jezus Chrystus jest tym, co my możemy dotknąć i ogarnąć. Tak? Stąd Duch Święty nigdy Cię nie objawi niczego więcej, jak tylko Chrystusa Jezusa. Bo nic więcej w ogóle nie jesteś w stanie swoim mózgiem ogarnąć, rozumiecie? W ogóle my Ojca, w cudzysłowie, tak w ogóle to na potrzeby tej rozmowy, bo Trójcy rozmawiamy, tak? A to Ojca ich nie ogarnie, to jest nie do ogarnięcia rzecz. Kiedyś moja córka mówiła, tato, gdzie jest Bóg? Ja mówię, nie wiem.
Mówię nie wiem, gdzie jest Bóg. Po prostu. Jest w moim duchu. Tak? Jest w niebie, jakkolwiek niebo wygląda. W ogóle, bo to też są w ogóle stereotypy różne. Wiecie, wszędzie jest. A tak naprawdę wszystko jest w nim. Mówię ziemia, kosmos. Albo kosmosy. Sara, to jest za dużo dla mnie. Nie wiem. Dla mnie też. Nie ma miejsca pobytu Boga. Nie ma takiego miejsca. Jeżeli ty Boga ustawisz na najwyższym poziomie, to zacznie się w tobie przestrzeń uwielbienia. Uwielbiamy to, co jest na najwyższym miejscu w naszym życiu. Niczego więcej nie uwielbiamy. Tylko to się uwielbia. Uwielbiać możesz tylko jedną rzecz na raz. Tak jak możesz odczuwać tylko jeden ból na raz. Rozumiesz? Nie możesz dwóch bóli na raz odczuwać. Mózg nie odbiera. Tak jesteśmy skonstruowani. Wszystko mamy skonstruowane na obraz pewnych duchowych funkcji. Tu jest napisane, że oni nie uwielbili Boga, poznawszy Go, nie uwielbili Go. Czyli oni Go poznali intelektualnie, ale oni nie zbudowali systemu, który nie podnieśli Go. Teraz zobacz, jeżeli ty chcesz poznawać Boga, to musisz wiedzę, którą przyjmujesz, wiedzę skazań, zgłoszeń, z różnorakich usług, z Pisma Świętego i z wewnętrznego przekonywania Ducha Świętego i z tego, co mówi Duch Święty, bo to jest wiedza, tak? To jest tylko wiedza, tak? To ty musisz tą wiedzę całą zebrać, tak? I tą wiedzę możesz dopiero stosować wtedy, kiedy ty Boga uznasz za najwyższy autorytet w życiu. Większy niż twoje myśli, emocje, decyzje, mąż, żona, dzieci, śmierć, wszystko. Rozumiesz? Jeżeli ty tak to uznasz, co jest dla mnie najważniejsze i to, kiedy ty powiesz, dla mnie najważniejszy jest Chrystus, to to nie może być sloganem w tobie. Znany jest przypadek czegoś, jak stary taki wierzący nauczył młodego wierzącego, czym slogan jest, a czym jest realna prawda. Nawet przyjechał z misji, słuchajcie, i się panoszy, mówi, ale tam mówi, słuchaj, tak, mówi, wiarę uwalniałem w ogóle, mówi, szedłem do przodu, jak przecinam, w ogóle, wiesz, nie opowiadam, w ogóle, jak mówię, wzrosłem, mówi, wierzę, mówi, wiesz, w ogóle wszystkim, a ten mu, jak mu wyłoży raz w twarz, z drugiej strony, tamten się zagadał, i mówi, no co, jakie masz odczucia teraz? Co byś chciał mi zrobić? Za cały król z ciebie wyszedł. W jednej chwili. Mówi, taka jest różnica między teorią, o której mi mówisz, a praktyką przeżywania. Jest wielka różnica. Poznali Boga, lecz nie uwielbili Go. Co dalej pokazuje to słowo, że uwielbienie Boga ma za swój fundament postawy dziękczynienia. I teraz wchodzimy w bardzo widzialną sferę życia. Jeżeli ktoś mówi, ustanowiłem Boga w miejscu najwyższej adoracji i uwielbiam Go całym swoim życiem, to wiesz, po czym to jest widzialne? Że człowiek ten ma postawę wdzięczności 24 godziny na dobę. A każdy akt niewdzięczności uznaje za grzech. A więc, jeśli ktoś się na coś uskarża, jeśli ktoś się martwi, tak? Jeśli ktoś podważa proste prawdy wiary, tak? To nie uwielbia Boga. I koniec. I z tego trzeba pokutować. To bardzo proste. Albo masz postawę wdzięczności, tak? Albo nie uwielbiasz prawidłowo Boga w swoim życiu. Tylko postawa to jest widoczne. Nie można ścielić w ogóle. Wiesz, o co chodzi? O różnych rzeczach możesz ścielić, ale nie o tym. Postawa dziękczynienia to jest postawa dziękczynienia. To jest bardzo proste. Robisz sobie, że ciebie przeglądasz swoje życie. Aha, przecież ja w ogóle faktycznie, ja się martwię. Ty, ja jestem człowiekiem, co się martwi, ale Jadka, martwię się. Martwię się o dzieci. Ja się martwię, czy mi się to uda, czy ja będę służył dobrze. Ja się martwię, że ja męża jeszcze nie mam. Albo że jeszcze mam. No to zależy. Ja martwię się cały czas, tak? To jest postawa, która nie jest postawą dziękczynienia. I w związku z tym ona nie wynosi, tak, Boga w miejsce adoracji. Bo albo jesteś wdzięczny, albo jesteś człowiekiem, który podważa dobroć Boga.
Jego autorytet, Jego mądrość, Jego siłę. Znana jest historia z życia Smitha Wigglesworta, kiedy przyszedł do kogoś do domu i tam pani domu przyniosła ciastko. Przyniosła ciastko, pomodlili się, podziękowali za to ciastko. Ona zaczęła kroić, pokroiła, położyła, zaczęli jeść, a ona mówi: och, mówi, nie wyszło mi aż takie dobre, jak myślałam, przepraszam was, bracia. A Smith mówi: milcz, mówi do mnie. Jak śmiesz? Bo taki był, to był Smith właśnie, prosty hydraulik. Rozumiesz? Przed chwileczką dziękowaliśmy Bogu za to ciasto. Co robisz? Czego narzekasz? Zastanów się nad tym. To są sprzężenia duchowe. Powiedziałem, są duchowe sprzężenia. To tak, jakbyś na rozgrzaną patelnię z oliwą nalał wody. Rozumiesz? Tak się dzieje w duchu wtedy. Dopiero co uwielbiasz Boga za coś, tak? Dziękuję ci, Panie, za tego kotleta, za chwilę kurczę niedosmażony. My tego nie widzimy, co się dzieje w duchu. W duchu są wybuchy wtedy. Potem, a potem jest człowiek zdziwiony, że raptem coś się stało. Były te taki kretyn, człowieku, brat nasz w Chrystusie, i ów kretyn miał żonę, do zboru razem chodzili. I ona nie dobrze gotowała. I on mówi tak: ja mam dość tego twojego gotowania. Przecież ja kiedyś, mówi, to się pochoruje wreszcie od tego. Wiecie, skąd ta historia jest? Facet wyszedł po wielu latach, żeby modlić się, on sam to powiedział. Miał takie wrzody na żołądku, że się w głowie nie mieści. Rozumiem? Przez lata przeklinał objawy żony. Rozumiem? Przez lata przeklinał objawy żony. W ogóle? Przecież to są duchowe wybuchy. Tego nie widać, bo to się jest rozciągnięte w czasie, to się przez lata ciągnie, przez lata. Wszystko w ogóle to, co mamy dzisiaj, jest wynikiem tego, o czym myślimy, o czym myśleliśmy do tej pory i mówiliśmy. W ogóle taka jest prawda. Jak wygłosiłem ostatnie nauczanie na temat prawa przyciągania, to mnie oskarżyli, że głosić. Powiedzieli, że głoszę głosić. A ja udowodniłem na podstawie pisma, tak? Czym jest energia. I pokazałem, ile w piśmie jest energii. Tam jest napisane, na przykład Jezus powiedział: ja, ojciec mój działa, póki ojciec mój działa i ja działam. I to słowo działa, to jest greckie słowo energia. Tam jest napisane tak: dopóki ojciec mój uwalnia energię, tak, ja ją odbieram i ją powielam. Taki jest wykład tego słowa. Wszystko jest energią. W ogóle mnie rozumiesz, w ogóle to są takie rzeczy, wszystko ma drgania. Wszystko jest falowe. Tak? Ale jak o tym mówisz, to mówią New Age. To nie jest New Age. Tylko są rzeczy zależne. Co siejesz, to żniesz, to nic innego, jak to, o czym myślisz i mówisz, przyniesie do twojego życia te rzeczy, bo one się przyciągną, jak magnesy. Rozumiecie? Jeżeli nie masz, nie pracujesz, a zaznaczam słowo pracujesz znowu, nad postawą dziękczynienia, czyli wdzięczności, to ty nie stwarzasz atmosfery adoracji dla Boga. I w związku z tym nie możesz Go prawidłowo poznawać. Bo poznawać Boga można tylko wtedy, kiedy Go się wyniesie na piedestał adoracji i Go się otoczy atmosferą dziękczynienia. Tylko i wyłącznie wtedy dopiero wchodzą w nas prawdziwe rzeczy. Inaczej wchodzą w nas fałszywe rzeczy. Jakby inny kran był odkręcony. Coś innego nam ciekło do tej głowy. Rozumiecie? To w ogóle... Mówię wam o duchowych zasadach, o rzeczach, które funkcjonują w duchu. Nie można tego obejść. Nie można wrócić do domu i być niezadowolonym w swojej twarzy. Ale mam twarz korkocią. Jakąś taką. Miała tutaj taką twarz, to może męża miała, ale nie ma. Wiesz, i ona się patrzy do ciebie w lustro i ona nie jest zadowolona ze swojej twarzy. Chciałam mieć inną twarz. Ona tak nie mówi, ale ona tak myśli. Ona nie jest szczęśliwa, jak się jej patrzy. Kiedy zbadaliśmy to, doszliśmy do wniosku, że ogromna ilość kobiet, które mają kłopoty z
na żądanie rodnymi, przykleła się w dzieciństwie, kiedy miały pierwszą miesiączkę. Pierwszy Derek Prince o tym pisał. I potem zobaczyliśmy to w naszej służbie. Same się przeklęły. I potem choroby różne przez lata. One były nieszczęśliwe, że na okres dostały. Może mieć szok. Są mechanizmy wszystkie. Potężne mechanizmy. I teraz, jeżeli patrzysz w lustro, ty nie jesteś zadowolony z tego, kim ty jesteś, tak? To jak ty chcesz uwielbiać Boga? Przecież jeżeli ty nie jesteś szczęśliwy z uwagi na to, że ty to ty, jedyna taka konstrukcja we wszechświecie, nie ma drugiej takiej. Tylko ty masz taką twarz. Może jak korkociąg, faktycznie. Jeden ma twarz jak korkociąg, drugi ma jak pociółka, trzeci ma jeszcze coś innego. Rozumiesz, o co chodzi? No bo każdy ma inną twarz, w ogóle wiesz, o co chodzi. Ja uważam osobiście, że jest to rozmach Boga. Rozumiecie, ja osobiście tak uważam, to jest rozmach Boga. Rozmach to tylko we mnie to stwarza potężne odczucie dziękczynienia. Mówię, Boże, jak ludzie, ja w ogóle sobie, ja lubię na ludzi patrzeć. Ja w ogóle ludzi lubię, ja sobie lubię usiąść, jak gdzieś coś jest, sobie na zewnątrz siadam, biorę sobie gdzieś się do ludzi przyglądam w ogóle. Wiecie dlaczego? Bo dla mnie każdy człowiek to jest fenomen. W ogóle wygląd, styl tego człowieka, ludzie mają różne style, rozumiecie, coraz bardziej w ogóle widać, w ogóle ludzie są, w ogóle ludzie są piękni, są ludzie w ogóle. Różni ludzie są. To jest rozmach Boga. I na przykład, jeżeli ja mam wdzięczność za to, kim jestem, jaki ja jestem, ja jestem szczęśliwy z każdego fragmentu siebie, słuchajcie. Ja się tak w ogóle kocham od góry do dołu, od mojego małego paznokcia, ludzie sobie obcinają paznokcie. Słuchajcie, jak ja pieczołowcili nie podchodziłem do tego, w ogóle ja lubię swoje małe palce od nóg. One są takie ciekawe i od zawsze się cieszę nimi, takie czubate na końcu. Ja w ogóle takie biorę i ja się nimi cieszę. Córka moja ma to po mnie, wiesz o co chodzi, nie? Imiona im nadała w ogóle, wiesz. Każdy ma inne imię. Jedne są męskie, drugie żeńskie. No to w ogóle jest inne. W ogóle rozumiem, to cieszenie się. Będziesz miłował Pana Boga swego jak siebie samego. W ogóle inaczej nie możesz. Nie możesz Boga miłować, jak siebie nie miłujesz. Jak siebie miłujesz? Rozumiesz? Jak możesz kochać Boga, jeżeli nie będziesz kochał siebie? To jest w ogóle niemożliwą rzeczą. To jest niemożliwa rzecz. Rozumiesz, o co tu chodzi? Posłuchaj, to jest bardzo ważna rzecz. Ludzie przyglądają się Słowu i czytają Słowo, tak czytam, bo to ja coś powiem, będę jutro mówił, ludzie czytają Słowo, przeczytają coś w Słowie, i w ogóle nie interesują się cały czas tego. Paweł taki nie był. Nie wiem, czy was zauważyliście, co Paweł robił. W ogóle Paweł cytował na przykład różne rzeczy ze Starego Testamentu, tylko inaczej. Jezus też tak to robił. Przyjrzyjcie się temu. Przyjrzyjcie się pewnym cytatom Jezusa i pewnym cytatom Pawła i one są różne od tego. Teraz Bóg stwarza człowieka na swój obraz i podobieństwo i teraz, jeżeli ty nie będziesz, nie rozwiniesz na przykład proste rzeczy, miłości do siebie, nie będziesz miłował tego, co widzisz, jak ty będziesz miłował Boga, którego nie widzisz? Powiedz, jak ty to zrobisz? W ogóle jak takie coś zrobisz? Jeżeli nie będziesz wdzięczny w ogóle za siebie, pierwsza rzecz, za którą jesteś wdzięczny, to ty. A ludzie do tego tak nie podchodzą. A co mnie to obchodzi? Nie jestem z siebie zadowolony, nie jestem taki, słabo się uczę, słabo się rozwijam, ten w kościele się lepiej rozwija, ja się gorzej, ten mój, ten już ma takie rzeczy, ten jest w służbie, ja jestem inny, ja jestem... Rozumiem? Cały czas to nie jest postawa wdzięczności. To nie jest postawa wdzięczności, rozumiecie? I tutaj nie można mówić o adoracji, a w związku z tym nie można mówić o poznaniu. Poznanie Boga jest ściśle związane z wniesieniem Boga do miejsca adoracji. A miejsce adoracji, tak? Ono jest, jego podstawą jest postawa dziękczynienia. Zobaczcie te proste rzeczy. To są tak proste sprawy. Kiedy człowiek zaczyna dziękować, wyrabia ją sobie. Ja zacząłem wyrabiać sobie postawę dziękczynienia. Uderzyłem się o coś na przykład. Uderzyłem, kopnąłem coś nową, albo się uderzyłem głową. Pierwsze, ból, czujesz ból, tak? Pierwsza w ogóle myśl, Boże, dziękuję Ci w ogóle, że mi głową nie pękła. Halleluja. Ja się potem tego nauczyłem, rozumiecie? Ja się nauczyłem tego. Nauczyłem się, cały czas
Ja widzę, ja dzisiaj widzę tak pozytywnie wszystko. Ja wszędzie pozytywnie rzeczy widzę. Pozytywnie. Ja widzę patologię, widzę zniszczenie, ale te zniszczenie i patologie nie wpływają na moją postrzegalność pozytywną w ogóle życia. Mojej osoby, osoby moich dzieci, mojej żony. Rozumiecie? Agata na początku to, jak ja zacząłem pracować nad swoją postawą dziedziczenia, ja na przykład wchodziłem do kuchni i mówiłem, siedzi moja wspanialsza żona na świecie, najpiękniejsza w ogóle, ach tam. A ona mówi, masz coś do mnie? Ja mówię, nic do ciebie nie ma. Mówię, co chcesz? Mówi, co? Wyznajesz słowo. Mówię, nie maltretuj mnie, mówię. W ogóle jest dobrze, mówię, w ogóle jesteś, ładna. Jak to jestem ładna? Mówię, no jesteś ładna, tak uważam, że w ogóle, że podoba mi się. No, na początku naprawdę, ona nie, to było takie dziwne, bo ja wjechałem z tym. Ja w ogóle z tym od razu, wiecie, jak ja też biorę od Boga, ja teraz z tym wjeżdżam. Wjeżdżam z tym, rozkładam go i używam tego, tak? Używam tych rzeczy. Używam tych. Syn nas wrócił do szkoły, mówi, dostałem pałę z matematyki. Ja mówię, zuch. A ona spojrzała, jak zuch? Ja mówię, ale co? Dostał pałę. Ja mówię, no to co? Ale jak to zuch? Ja mówię, nie no, mówię, super chłopak w ogóle. Bo... Ale dlaczego mówisz o tym w tej sytuacji? Ja mówię, bo ja mówię, w każdej. Wedykuję, bo mojego syna. Ja to wypracowałem. Posłuchajcie, ja wypracowałem postawę dziękczynienia. Wytrenowałem ją. I w związku z tym, stworzyłem platformę w moim życiu, rozumiecie, z której mogłem zacząć wypychać w pewnym sensie Boga. Miałem się na czym wesprzeć. I moje życie uwielbienia wzrosło. To, co my dzisiaj robimy w kościele, to, że ludzie tańczą, że są krzesła poskładane, że w ogóle potrafią to robić, nie wiadomo, że to robią na ulicach, że w ogóle no, niesamowite rzeczy wyprawiają, to jest to, że my zaczęliśmy to prezentować przede wszystkim. Ale dlaczego zaczęliśmy to prezentować? Bo my tak żyjemy. Wy byście czasami nas zobaczyli, mnie i Agatę, teraz to ona już się do tego, w ogóle ona już poszła w to, nie? A przecież to było na przykład, idziemy sobie razem w galerii handlowej i w pewnym momencie tam chodzisz tak. A to jest najlepsze, ale ludzie naokoło tak. I na początku Agata, w ogóle ona wygląda, stała, wiesz, a potem to w ogóle, wiesz, potem jej przestało przeszkadzać, jak będę się z tego śmiać, nie? A ja miałem na przykład nieodpartą potrzebę, bo jakby tak mi się chciało. Ja w ogóle jestem człowiekiem szczęśliwym. Chciałem takie coś zrobić. Rozumiecie? Przyniosło mi to radość. W ogóle radość, rozumiecie? Jak dziecku. Robię dziecięcą radość. Ucieszyłem się z tego po prostu, nie? Sama jest fajna, bo ona w tym wzrastem też się tak zachowuje, wiesz, w różnych miejscach, bo ona się, ja ją nauczyłem, wiecie, czego ona się nauczyła przez moją postawę? Że opinia nie ma znaczenia. Bo opinia jest kłamstwem. A nieprawda. Nikt na świecie nie posiada prawa wyrażania opinii na Twitterze. Rozumiesz? Ktoś może cię osądzić, ale nie ma prawa cię zopiniować. Bo opinia to jest subiektywne czyjeś zdanie na temat twojego życia. I nikt nie ma prawa na tym świecie, nikt, bo tego Bóg nie robi, wyrazić subiektywnej opinii. Osądzić tak, jak najbardziej. Bo sąd prawdziwy opiera się na prawdzie. Nauczyłem się sądzić, też i sądzę. Tak? Natomiast nie opiniuję. Ale dlaczego? Wiesz, ponieważ wiem, że opinia mnie nie dotyczy. Zobaczcie, to są praktyczne rzeczy. Praktyczne sprawy. Ludzie, którzy na przykład zachowywali się jak prorok Izajasz, tak? Który przez 2 lata latał nago, musieli tą rzecz zrozumieć. Rozumiecie? Oni musieli taką rzecz zrozumieć. Opinia dla niego nie miała znaczenia. Ozeasz, który wziął sobie za żonę prostytutkę, musiał to zrozumieć. Pokazuję wam różnego rodzaju zjawiska. Specjalnie takie dramatyczne zjawiska, żebyście zobaczyli, jak to wygląda.
Kiedy zbudujesz platformę dziękczynienia, zaczniesz podnosić z niej Boga wysoko. Nikt i nic już nie ma znaczenia. Twoje życie staje się życiem uwielbienia. Twoje życie staje się życiem skoncentrowanym wokół Chrystusa, który jest prawdą. I co? I zaczyna się kranik odkręcać. I płynie. I poznajesz go. I poznajesz go. I powiem wam, to jest nieskończone. On jest nie do poznania. Inaczej, poznanie Jego nie ma końca. Poznawanie Jego nie ma końca. Poznajemy Go tu i będziemy Go poznawać w wieczności. Niczego przed nami nie zatawia. Niczego przed nami nie chowa. Chodzi o to, że On jest nieskończony. Tam są nieskończone pokłady Jego osobowości. Nieskończone. Do końca naszej, ja nie wiem, bo o wieczności to trudno powiedzieć do końca. Całą wieczność będziemy poznawali Boga. Całą wieczność. Tylko to, co my teraz zrobimy z poznaniem Boga, będzie determinowało również nas stale w życiu wiecznym. Takie, jakie będzie poznanie Boga na dzisiaj tutaj. Dlatego, że zaczyna się od małych rzeczy, od małych spraw. Tak? Nie gardzi się tymi małymi rzeczami. Nie gardzi się tym życiem tutaj poznawaniem Boga. Chodzi o to, żebyście zostali z tymi dwoma tematami i żebyście pozwolili, żeby one w was pracowały. Prawda i poznanie Boga. I będziemy sobie budować na tej sprawie. Dlatego, że nawet jak jutro będę wam mówił na temat Biblii, to zobaczycie w tym momencie, że to w ogóle troszkę inaczej wygląda. Jak będę wam mówił, bo myślę, że będę mówił też o sprawiedliwości, że to w ogóle inaczej wygląda. Że to, co się nazywa sprawiedliwością, często w ogóle nie ma nic wspólnego z żadną sprawiedliwością. I że często to, co czytamy w Biblii, tak, to my w ogóle absolutnie opacznie rozumiemy, dlatego, że nie stoimy na prawdzie. W ogóle opacznie rozumiemy i czytamy w ogóle nie. Dlatego te pytanie jest, jak czytacie, no jak wy czytacie, dzieciaki? Ja musiałem na przykład podważyć, jak zacząłem wzrastać w prawdzie i poznaniu Boga, to ja musiałem podważyć wiele moich koncepcji biblijnych. Zacząłem czytać, mówię, zaraz, aha, to nie o to chodzi tutaj, to co innego tutaj chodzi. To inna rzecz. Dopiero zacząłem czytać, ja jestem miłośnikiem Biblii. Miłośnikiem, ja te psalmy czytam, ja je śpiewam, ja jestem w ogóle przepełniony Słowem, tak? Ale dzisiaj to Słowo, ono dla mnie ma zupełnie inne znaczenie. Ja je chłonę dzisiaj. Chłonę. Czytam kawałek psalmu i przychodzą do mnie rzeczy, które ostatnio czytałem, bo Hioba sobie czytam w ogóle. Jak ja teraz czytam Hioba, to ja dopiero widzę, co... W ogóle Hiob, i wiecie, czytam Hioba, Hiob mi pomaga ludzi z zaburzeń wyprowadzać teraz. Jak robię terapię z ludźmi, to w ogóle Hiob mi pomaga. Bo ja widziałem, jak byli zaburzeni przyjaciele Hioba. Okazuje się, że on był najmniej zaburzony z nich wszystkich. Tam to dopiero człowieku kryptyki w ogóle co. To w ogóle jakie oni tam mieli teologiczne wywody. Jedną rzecz to sobie zakreśliłem, mówię, Boże kochany, on miał normalną, demoniczną gwiazdę w mocy. Ten któryś tam, ja już nie wiem, który. Zapomniałem. Jutro wam to pokażę, co tam wydziwiał w ogóle, wiesz. Pan jest taki, tłumaczy w ogóle, wie, że to chodzi. A wiesz, a Hiob w ogóle tego nie przeżywał. Ja mówię, no to jest nieprawda. Ja byłem dobry, a mam źle. A tamten gdyby... Zobaczcie, jakie to jest. Ma na przeciwko siebie chorego Hioba, ale mówi, jak powinno być. Mówi, pan tutaj za dobry wynagradza za złe karze. Tam mu tłumaczy, wiesz, zaburzony człowiek. Hiob bardzo pomaga w terapii, wiecie. Przyjaciele, zostańmy na tych dwóch rzeczach. Proszę, rozmyślajcie o tym temacie pracy. Bardzo to badajcie, zgłębiajcie Chrystusa i rozpocznijcie, jakby poszerzcie temat poznania Boga. Zastosujcie tą poważną zasadę, o której powiedziałem, podniesienie Boga za pomocą stworzenia platformy wdzięczności. W czym? We wszystkim. Musisz trenować. Musisz iść przed lustro, zamiast to trenować iść. Musisz uznać przed lustro i powiedzieć, Boże, dziękuję Ci za moje oczy. Ja nigdy nie widziałem takich pięknych oczu. Jak u konia. W ogóle rozumiem, o co chodzi.
Przepiękna mąż. To jest bardzo ważne. Żebyście zobaczyli, musisz popatrzeć na swoje ubranie i powiedzieć, Boże, po prostu tylko od Ciebie mam taki gust. W ogóle, rozumiesz? To jest w ogóle szok, nie? Musisz zacząć jakby oglądać siebie zupełnie z innej perspektywy. Wdzięczności. Musisz zobaczyć swojego małżonka czy żonę, niekoniecznie idealnych, tak? Musisz zacząć na przykład wyciągnąć wszystkie pozytywne cechy z tych ludzi. Umieć to oglądać na sobie. Ja na przykład Agatę to przesądowałem od góry do dołu. Ja mam w ogóle w sobie taki jakby zapis Agaty, która jest złożona z samych pozytywnych rzeczy. Ja mam same pozytywne rzeczy związane z mężem. Ja je ogłaszam, wyznaję, ja je oglądam w sobie i posłuchajcie teraz, coś wam powiem. To zupełnie nie jest na tą chwilę, ale tu się realizuje słowo, jak mąż zmienia żonę swoją. Mąż, żeby zmienił żonę swoją, to musi zmienić, tak, podejście do swojej żony w sobie. I wtedy on zmieni żonę swoją, tak jak Chrystus zmienia Kościół. Kąpielą wodną przez słowo. On staje się wtedy przepływem słowa realnego dla niej, ale jeżeli on ją widzi na przykład w negatywnych barwach jakichkolwiek, tak? Koniec. A na przykład jestem wdzięczny za moją żonę. We wszystkim. Oglądam ją sobie w ogóle na śpi. Na przykład ja na nią patrzę. Ja nie takie robię z samochodu, ale w ogóle to jest temat z ostatniego roku na przykład. Ja w ogóle się budzę się, w ogóle wiecie, od którego razu się obudziłem w nocy i chciałem się śpodzić, nie? A taki impuls, w ogóle weź popatrz na swoją żonę. I tak ty, jak wariat w ogóle tak leżałem z 15 minut, daj ją patrzyłem, wiesz? Przecież znam tyle lat, człowieku, rozumiesz? Znam ją, szczególnie jej lewy profil znam, jak prowadzi kierowcę samochodu w ogóle, najbardziej lewy profil. Prawy znaczy. I rozumiesz, jakby teraz leżę i patrzę. Ale to nam się podoba. Ja na przykład, czy jestem starszy, tym bardziej mi się rano podoba. Podoba mi się. To w ogóle powinno iść w drugą stronę naturalnie. A to nie idzie w drugą stronę. Bo ja wytworzyłem sobie płaszczyznę dziękczynienia. Jestem wdzięczny za każdy element mojej żony. Również z dziećmi. Dlatego wiecie, popatrzcie na to. I co? I to będzie powodowało głębokie poznawanie Boga. Wiecie, ja nie poruszam tematów, o których słyszycie tutaj jasno w Kościele. Czytanie słowa, modlitwa i tak dalej. To jest standard, są standardy. W ogóle o tym nie poruszamy tych tematów, nie? Że my siedzimy w tym, czytamy duchowe książki, odrzucamy rzeczy chore, od rzeczy zdrowych i tak dalej, i tak dalej. Ale mówię, usankcjonujmy te rzeczy sobie. Wstańmy, proszę. Chodźcie, ja modlę się w imieniu Jezusa, dziękuję za każde słowo, które było dzisiaj uwolnione tutaj. Boże, dziękuję Ci w imieniu Jezusa, że my możemy je przyjmować. Boże, dziękuję Ci, że my wydamy stukrotny plon. Boże, dziękuję Ci, że nikt na tego nie wykradnie, że to wszystko, że będzie wzrastać w nas i będzie nas przemieniać. Dziękuję Ci, Duchu Święty, że jesteśmy zabezpieczeni krwią Jezusa i asystą Twoich aniołów. Ojcze, ja modlę się teraz, aby każdy z nas tutaj, Ojcze, kiedy wróci do domu, żeby myślał intensywnie o tym, co było powiedziane. Ojcze, ja dziękuję Ci, że rozważając to, Ojcze, będziemy pogłębiać to poznanie. W imieniu Jezusa. Amen.